Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek z Palionowa i kolejny dzień bycia detektywem. Tak, widzowie, traktuję tą robotę na poważnie, no bo nie ma co, ale czuję, że z każdym odcinkiem jesteśmy o krok dalej i o krok bliżej do tego, żeby poznać w końcu, kim tak naprawdę jest X. Nie wiem, czy my się kiedykolwiek tego dowiemy, nie wiem, czy to jest ktoś, kto się za niego przebiera, czy to jest zupełnie ktoś nowy, czy to w ogóle, czy da się odkryć, kim jest X. Może tak naprawdę X jest po prostu X-em i nie da się odkryć, kim jest naprawdę. Nie wiem, totalnie nie mam zielonego pojęcia, w każdym razie w dzisiejszym odcinku myślałem nad tym, żeby, prawda, przenieść całe to miejsce gdzie indziej. Tylko szczerze, totalnie nie mam pojęcia, gdzie mógłbym przenieść to miejsce. Szczerze, jedyne co mi się wydaje, że najlepszą decyzją to by było po prostu odgrodzenie tego w ten sposób, żebym zrobił coś takiego tu i tu i po prostu zrobić ścianę w tym miejscu, która byłaby właśnie z tego, jakby, nie? Coś takiego, pyk, pyk, i żeby tu była ściana. No ale nie wiem, czy to jest dobre ukrycie tego. Wydaje mi się, że ktoś to mógłby znaleźć prędzej czy później, więc no, wydaje mi się to raczej być póki co średni pomysłem, więc na razie to naprawiam. Teraz tak, słuchajcie, my musimy zrobić bardzo ważną rzecz, a mianowicie nasze ściany troszkę się pozmieniały, dlatego musimy przejrzeć to wszystko. To jest do wywalenia, to jest do wywalenia, to jest do wywalenia, bo to są póki co z tego, to są jakby dowody, zdjęciowe dowody. I po prostu ich mamy dużo, one są totalnie na razie niepotrzebne. Musimy to wszystko zabrać stąd i odłożyć sobie to na przykład tutaj w to miejsce. No i musimy na nowo zrobić dowody tego, co mamy na dany moment. Czyli tak, ta ściana jest bardzo ważna, więc musimy sobie zrobić jej zdjęcie, żeby mieć taką kopię zapasową. Ta ściana również jest bardzo ważna, w sumie każda ściana tu jest ważna. Pyk, coś takiego. O, dobra, zrobione zdjęcie, dobra, świetnie, mamy dwa zdjęcia. No i ta ściana również jest bardzo ważna, z tym, że tutaj jest jeszcze bardzo ważne to, żeby zrobić sobie tego kopię. Bo to jest, a przecież tą kopię mamy tu. Czekajcie, któreś zdjęcie z tych to tutaj było. Dobra, to jest to. Dobra, czyli to zdjęcie przejdzie do nas, do tego albumu, jakby to jest nam potrzebne zdjęcie. No i ta ściana jest do zrobienia zdjęcie ogólnie. Tak, okej. Okay. Na czym stoimy na dany moment? Wiemy, że Dave i Palion są zamienieni w, prawda, z tymi X-ami, że mają zamiast oczu X-y, co oznacza, że prawdopodobnie może być tak, że X ma nad nimi kontrolę, aczkolwiek nie mamy takiej pewności. Ja szczerze przyznam, że od długiego czasu już ich nie widziałem. Jedyne co widzę to, że tam na przykład się X pojawił, nie wiem czy on tam już był dawno, czy nie zauważyłem go wcześniej, ale na poprzednim odcinku odkryliśmy, że jest dom, który X przekazał tacie hejtera. No i teraz słuchajcie, to nie jest dobre, ponieważ ten dom wydaje mi się być dalej podejrzany. Wydaje mi się, że dalej tam coś może być, czego my jeszcze nie odkryliśmy, a co naprawdę byłoby znaczącą różnicą. Dobra, zanim cokolwiek tu zrobimy z tymi zdjęciami, wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić tak, żeby zróbmy na razie coś takiego. Mamy, ile mamy miejsca w ekwipunku? Mamy miejsca tyle. Czy mi się te wszystkie zdjęcia by zmieściły? Chyba by mi się nie zmieściły, ale mamy jeszcze tego shulker boxa, do którego możemy sobie odłożyć co nieco. Dobra, odłóżmy to na razie, odłóżmy to, odłóżmy fajerwerki. No i teraz powinny mi się zmieścić chyba te wszystkie rzeczy, tak mi się wydaje. Zanim to przeniesiemy, najpierw pójdźmy w miejsce znaleźć gdzieś, gdzie byśmy mogli to w ogóle przenieść. Ja myślałem nad jednym miejscem i już wam pokazuję, jakie to jest miejsce. Mamy litrę, dobra. Lecimy sobie tu. Słuchajcie, ten mój toast jest takim miejscem, które właśnie... No nie będę ukrywać, że kusi mnie, nie? Tutaj właśnie tu była w ogóle ta minka na tym. Nawet nie sprawdziłem, czy jest teraz, ale chyba i tutaj nie ma. Wydaje mi się, że to... Nie wiem, dlaczego to tam było, dlaczego to tam znikło, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie myślałem, żeby to jakoś zamienić, to miejsce. No bo to jest jednak fajna baza taką, którą miałem. I na przykład tutaj wywalić te wszystkie rzeczy i w tym miejscu zrobić to, ten jakby, to biuro detektywa. To mi się wydaje być dobrym pomysłem, szczerze przyznam. Dobra, czekajcie, wiecie co robimy, wychodzimy stąd. Zajdźmy po to. Zajdźmy po to, przeniesiemy to tutaj i zobaczymy, czy będzie to tu pasowało. Mam nadzieję, że uda nam się wszystkie zdjęcia zabrać i to jakoś posegregować. No i tam przede wszystkim będzie trzeba lekko zmienić, jakby sposób, w jaki to wygląda. Dobra, teraz tak, ja chciałbym wyjść na górę. No i teraz oczywiście nie wyjdę tam tak łatwo. Jeszcze dostałem jakiś syf rzeczy do ekwipunku. Musimy je odłożyć gdzieś tutaj do jakiejś skrzynki na szybko. Dobra, i lecimy na górę. Bierzemy wszystkie zdjęcia, przenosimy je w tamto miejsce. Mam diamentowy kilo, więc skopiemy ten obsydian. Tam będzie trzeba to jakoś zrobić. No i jakoś może będzie to nasze biuro nowe się nadawało. Wydaje mi się, że powinno, nie? Więc tak, zróbmy... No w sumie najpierw powinienem to biuro przygotować, a dopiero później brać te zdjęcia. Ale dobra, już zabierzmy te zdjęcia. Tylko teraz tak, jak ja to mam zabrać? Żeby mi to... O, w ten sposób. Dobra, git. Dobra, bierzemy to w takim razie wszystkie te zdjęcia. Dobra, razem z ramkami, ramki też bierzemy. Usuwamy całkowicie to. Tutaj jest to niebezpieczne. Tu każdy może sobie przyjść do mojego domu, może mi się tu włamać i to zobaczyć. Każdy wie o tym, że... Znaczy, nie wiem, czy każdy wie o tym, że to tu jest, ale każdy może to odkryć tak naprawdę, jeżeli wejdzie do mojej chaty, bo to nie jest w żaden sposób ukryte. Więc lepiej jest to zrobić w tamtej mojej bazie. Tamta baza jest o wiele bardziej bezpieczna, więc tak po prostu wydaje mi się, że to będzie... Dobra decyzja, dobra. Teraz pytanie, czy mi się te wszystkie zdjęcia zmieszczą do ekwipunku, czy nie mamy ich za dużo. Chyba, dobra, jest ich za dużo zdecydowanie. Nie mieszczą mi się do ekwipunku. Jasny gwint. Dobra, zróbmy tak.
Zróbmy tak, tu są jakieś zdjęcia, tu są zdjęcia. Dobra, odłóżmy tutaj na górę zdjęcia, które są ważne. Więc odkładamy je wszystkie tutaj. Bierzemy te zdjęcia, czy one mi się teraz zmieszczą? Dobra, wszystkie mi się zmieściły. Wszystkie mi się zmieściły, dobra, ile tego jest? Tyle tego jest, dobra, czyli na dwa razy damy radę obrócić, dobra. Czyli będę potrzebować jeszcze tak naprawdę... Dobra, ta skrzynka... Czekajcie, zróbmy tak, wywalmy te dwa. Te dwa bierzemy i odłóżmy je tutaj. Raz, dwa, ta skrzynka nam się przyda. I bierzemy też to. Dobra, weźmy w drugą rękę i lecimy tam szybko. Lecimy tam, zaraz tutaj wrócę po to wszystko, tam sobie odłożymy do skrzynki i będziemy mogli wrócić po resztę. Dobra, ja to ogarnę szybko i zaraz, widzowie, do was wracam. Dobra, mam te wszystkie zdjęcia, lecimy w tamto miejsce, ponieważ troszkę dłużej zrobiłem cięcia i przygotowałem tam jeszcze wszystko tak, żeby to lepiej wyglądało i już wam pokazuję, jak to tutaj na dany moment się prezentuje, bo jest naprawdę, no, moim zdaniem już fajnie. Usunąłem ten cały obsydian i zrobiłem z tego taką lepszą bazę, wydaje mi się, że to będzie teraz git i ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wygląda. Wchodzimy sobie tu i patrzcie, mamy taką przestrzeń elegancką, tu zrobimy sobie swoje biuro, takie do myślenia, a tu będziemy zbierać dowody na tych ścianach. Więc na razie tak, możemy sobie odłożyć te wszystkie zdjęcia, które tutaj mamy do tego miejsca, bo to jest na razie niepotrzebne. Na razie musimy zrobić to, czyli musimy wyłożyć całe ściany ramkami, tak naprawdę, żeby to jakoś tutaj się prezentowało. Czy ja mogę włożyć ramkę w ramkę? Nie mogę, dobra, okej. Tu wykładamy całą ścianę. Tu nie mogę, narożniki nie mogą być. Dobra, okej. To narożniki wycofujemy z działania, dobra, tu. Niech w narożnikach w takim razie nic nie ma. Tu i tutaj również robimy tak. Brakło mi ramek, okej, dobra, czyli musimy zrobić, krótko mówiąc, tak, musimy zabrać to i zrobić tak, żeby tu były takie trzy najważniejsze rzeczy. I tutaj również można zrobić jedną najważniejszą rzecz i tutaj jedną najważniejszą, albo tu znowu dwie. Tak, tak, dobra, mamy coś takiego. To będzie git, to jest git, to... A, tu jeszcze nie może być w tym narożniku, więc bierzemy z tego narożnika, więc mamy kolejne trzy. Więc możemy zrobić tu jeszcze jedną rzecz ważną. No to możemy zrobić tu w sumie dwie, takie coś. I tutaj również można, no, albo nie, niech tu są dwie, bo tu będzie biuro. No dobra, no i niech jest tutaj jedna i tu jeszcze jedna. Dobra, mamy, tu są takie najważniejsze rzeczy. Czyli te najważniejsze musimy dać w tym miejscu. Okej, czyli tak, no dobra, te pochody niech są dalej tak w sumie. No tego, na razie tego nie ogarniemy. Możemy wszystko przerzucić i teraz tak. Jak to zrobić? Jak wyegzekwować, które zdjęcia są najważniejsze? Ja tutaj nie do końca widzę, co tutaj jest na tych zdjęciach, bo mi jeszcze lampy świecą w oczy, ale tu jest Dave na pewno, który ma oczy, te, X zamiast oczu. Tu jest Palion, to są dwie ważne rzeczy dosyć, więc możemy dać je tutaj. Dajmy Dave'a i dajmy Paliona, to jest ważne. Dobra, kolejna rzecz, to potrzebujemy, to zdjęcie to jest X'a, to jest X'a zdjęcie. To zdjęcie musi być tu, to jest bardzo ważne zdjęcie, to jest jedyne tak naprawdę zdjęcie X'a, które posiadamy. A nie, dwa mamy, bo jest jeszcze to. To też jest bardzo ważne. Kurczę, gdzie ja idę? To, ej, zejdź na dół. Dobra, to też jest bardzo ważne. Dajmy je tu w takim razie. Jest X, jest tu. Dobra, świetnie. Teraz możemy zabrać... bardzo ważne jest również to, że to było. I wiemy, że to później znikło. Widzieliśmy ten znak póki co tylko i wyłącznie raz. No i ważne jest też to, że jest dom taty hejtera, który został oddany X-owi. Chociaż nie wiemy, czy to jest dom taty hejtera, czy to nie jest po prostu dom X-a. Dobra, i teraz tak. Resztę zdjęć... No będzie trzeba, kurczę, jakoś się posegregować, nie? Tylko szczerze, nie mam zielonego pojęcia, jak ja to mam zrobić, żeby to wszystko miało sens. Więc na razie po prostu włóżmy tutaj, będziemy je przekładać, tak żeby one miały jakąś logikę w tym wszystkim. Z tym, że ja muszę odłożyć sobie te rzeczy, żeby mi to nie przeszkadzało na razie. Zróbmy tak, żebym miał na fulla. Można było polecieć, dobra, tu. Dobra, i teraz odkładajmy te wszystkie zdjęcia. Dobra. Okej, jedno za drugim. Dobra, świetnie. Okej, przejdźmy tutaj i teraz zabierzmy jeszcze więcej. A, już miałem prawie wszystkie zdjęcia w ekwipunku swoim. Dobra, a więc tu tu odkładamy. Dobra, tu. Czy to mi się wszystko na tej jednej ścianie zmieści? Na pewno nie, ale byłoby blisko. Dobra, pyk. No później to będzie trzeba segregować, ale póki co, no tak to trzeba zrobić. Widzowie, nie ma innej... O, to też jest ważne zdjęcie, że X zrobił mi zdjęcie. Dobra, czy to jest ważniejsze niż to? Bo to jest znak po prostu jakiś, to jest jakaś poszlaka, dajmy ją tutaj na razie. Dobra, tu trzeba wymyślić cały system tego, gdzie powinno być co i jak bardzo ważne rzeczy są. O, to są znowu zdjęcia spod tego, spod domu taty hejtera, bądź też X-a, bądź ich wspólnego, nie wiemy dalej, jak to wygląda. Dobra, to są wszystkie zdjęcia? To są wszystkie zdjęcia, dobra, możemy zabrać moje itemy. Pyk, tu, dziennik, kamera, ziemniaki. I oczywiście postbox, wszystko? Wszystko. No i mamy to, mamy zrobione biuro. Z tym, że tutaj by się przydało jeszcze, wiecie co, to oświetlenie troszkę inaczej musimy zrobić. Przeszkadzają mi jednak na podłodze te rzeczy. Więc zróbmy tak, dajmy tu. Dobra, na razie tak. Tu na środek, tu. I
tutaj też dajmy na razie tak na środek. Aha, i tu nie mamy oświetlenia w ogóle, tak naprawdę. No dobra, będzie trzeba to jeszcze troszkę dopracować. Dobra, wiecie co, ja dopracuję trochę to biuro, tak żeby ono wyglądało lepiej i zaraz do was wracam, bo to troszkę mi zajmie. Dobra, mamy to gotowe, mamy gotowe biuro, uwaga, wchodzimy do środka, mamy tak elegancko stoliki, wszystko jest na swoim miejscu, z tym, że jeszcze te obrazki nie są na swoim miejscu. Trzeba je wszystkie posegregować, ale tym zajmę się już poza odcinkiem. Mamy nasze nowe biuro detektywa Tosta. Ej, szczerze, mamy o wiele lepsze biuro niż mieliśmy tak naprawdę, o wiele bardziej mi się podoba. Tu jest tak naprawdę jeszcze tak, my już te najważniejsze takie pojedyncze mamy. Wybierzmy jeszcze dwa zdjęcia, które są takie bardzo ważne w tym wszystkim, które musimy dać właśnie w to miejsce, więc tak, możemy dać czy ta minka była ważna, gdzie to w ogóle było? Co to jest za miejsce? A, to było na Jotowicach, okej. To jest ważne dosyć zdjęcie i możemy dać jeszcze zdjęcie, możemy dać tego posągu w sumie. No i chyba tyle tak naprawdę, nie? No bo tu mamy to, tu mamy to, tu jest wszystko, no dobra, no to dajemy to. Jedno zdjęcie tu, drugie zdjęcie tu i mamy najważniejsze zdjęcia zrobione. Weźmy to, okej, okay, tak. No i dajmy tu i drugie dajmy tu. No i jeszcze jedno mi zostało, niech jest tu. Dobra, wszystko będę musiał posegregować, żeby to miało sens. Poukładam tak, żeby wszystko zgadzało się chronologicznie i czasowo jakoś, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Mamy w sumie ściągę w postaci tych zdjęć tutaj, jak to było poukładane chronologicznie, więc bardzo dobrze. A tutaj będzie trzeba po prostu to poukładać teraz na nowo, tak żeby to miało sens. Mamy większe ściany, więc historia będzie mogła być lepiej przedstawiona tak naprawdę. Dobra, widzowie, no biuro jest gotowe, cieszę się niesłychanie.